W tym odcinku testuję chiński impulsowy zasilacz laboratoryjny firmy GVDA, model SPS H3010. Zasilacz pochodzi z oficjalnego sklepu producenta. Link do oferty macie w opisie filmu. Zapraszam do oglądania. Zasilacz przychodzi do nas w takim pudełku. Zobaczmy, co jest w środku. Tutaj mamy kabel zasilający oraz kabel bananowy z krokodylkami. W środku jest jeszcze jakiś certyfikat, karta gwarancyjna. Ciekawe. Oraz instrukcja obsługi. Rzućmy okiem na instrukcję. Mamy tutaj stabilność napięcia poniżej 0,1% plus 3 mV bez obciążenia. Z obciążeniem poniżej 0,5% plus 3 mV. Tętnienia i szumy poniżej 30 mV RMS. To jest przy trybie constant voltage. Przy trybie ograniczenia prądowego stabilność prądowa poniżej 0,2% plus 3 mA. Podczas obciążenia... Co? Jak może być bez obciążenia stabilność prądu? Dziwne. I tętnienia prądu poniżej 20 mA RMS. Dokładność wyświetlania wskazań 0,5% plus 2 cyfry. Rozdzielczość voltomierza 0,01 V. Amperomierza 0,001, czyli 1 mA. Tutaj mamy wymiary. No i jego waga 1,2 kg, czyli dość lekki sprzęt, jak na 300 W. Więcej tu nic ciekawego nie ma. Są opisy poszczególnych wyprowadzeń, przycisków, no ale to sobie już zobaczymy na żywym organizmie. Jeszcze rzucę okiem na te przewody od zasilacza. W końcu to ma być 10 A. Lepiej, żeby były dobrze zrobione. Sprawdźmy, czy jest tak jak w niektórych modelach Corada. Zobaczcie, krokodylek jest zalutowany. No powiedzmy, że ok, może być. Przewody są oczywiście zwykłe z izolacją PVC. Dodam jeszcze, że tak na oko według mnie przekrój tych przewodów nie jest większy niż 1,5 mm², a myślę, że może być nawet 1 mm, ciężko powiedzieć. Jest to stanowczo za mało na 10 A ciągłego poboru prądu, także polecam zrobić sobie własne kable z grubych przewodów miedzianych, a te przydadzą się do takich mniejszych prądów. Sprzęcik jest całkiem mały. Oczywiście jest wentylator, jak to w zasilaczu impulsowym, gniazdo zasilania z bezpiecznikiem. Z przodu mamy standardową regulację ograniczenia prądowego z grubną i dokładną. Regulacja napięcia też z grubną i dokładną. Włącznik zasilania. Gniazdo USB do ładowania na przykład telefonu. Trzy zaciski zasilające, bananowe, minus, uziemienie oraz plus. Zobaczmy, czy są odkręcane do końca. Tak jest, są ściągane. Od spodu już widać, że w środku jest duża blacha aluminiowa do chłodzenia. Pewnie myślicie, że teraz go włączę. Otóż nie. Jest to urządzenie zasilane z sieci, przyszło z Chin. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, także lepiej go najpierw rozebrać, zobaczyć, co jest w środku, czy jest w ogóle bezpieczny, a potem dopiero zajmiemy się uruchomieniem oraz testowaniem tego zasilacza. Ok, otwieramy. Powiem tak, jak na tanią chińską konstrukcję, wygląda to wszystko całkiem schludnie, ale po kolei. Cała konstrukcja to jest taki profil stalowy w kształcie litery L, z blachy giętej o grubości 1 mm tak na oko. Natomiast przedni panel jest plastikowy, do niego przykręcona jest płytka sterująco-pomiarowa powiedzmy, no oraz wszystkie konektory. Konstrukcja jest całkiem sztywna, muszę przyznać. Zobaczcie, jak wszystko jest ładnie pozarabiane, zaizolowane koszulkami termokurczliwymi, pospinane opaskami zaciskowymi. Złącza są klejone specjalnym klejem do elektroniki. Również duże elementy, spójrzcie tutaj, kondensatory wejściowe, dławik wyjściowy duży. Gdzie konektory wyjściowe całkiem solidne, ładnie zarobione, poprzykręcane. Tutaj włącznik zasilania również z zaizolowanymi końcówkami. Uziemienie wchodzące od gniazda zasilającego mamy tutaj przykręcone z jednej strony i wychodzi ono tutaj z drugiej strony do przedniego panelu. Także metalowa część obudowy również jest uziemiona. Ale sam panel z racji tego, że jest plastikowy, nie ma galwanicznego połączenia z uziemieniem. Ok, coś tam pomierzyłem, coś sprawdziłem, tak na 30% powiem Wam, o co tutaj chodzi. Generalnie zasilacz składa się z trzech przetwornic. Mamy tutaj przetwornicę główną na kontrolerze TL494. Tutaj są tranzystory kluczujące, na wyjściu podwójna dioda szczotkiego dużej mocy oraz duży dławik. Tutaj kondensatory, kolejny dławik. Tutaj mamy rezystory pomiarowe na wyjściu. Kolejna przetwornica jest oparta na układzie AP8022. Ona jest mniej więcej w tym miejscu. Z niej wychodzą napięcia symetryczne, 12 V do zasilania TL494, do zasilania panelu przedniego oraz plus minus 12 V do zasilania tych dwóch wzmacniaczy operacyjnych, z czego ten zajmuje się kontrolą obrotu wentylatora oraz odczytywaniem napięcia na tej diodzie, która pracuje jako czujnik temperatury. Jest ona po prostu przyciśnięta tutaj do tej blachy. Pozwoliłem sobie nałożyć na nią trochę pasty termoprzewodzącej, bo fabrycznie nie miała. Z kolei drugi wzmacniacz operacyjny już jest w obwodzie zasilania. No i trzecia przetwornica, całkowicie osobna, to jest ta od zasilania portu USB. Ona ma swój bezpiecznik, swój mały mostek prostowniczy, także jest całkowicie osobna tutaj od reszty. Nie widzę tutaj żadnego kontrolera, być może jest to przetwornica samowzbudna. Płytka zasilacza jest dwuwarstwowa, ale nie będę jej w tym momencie wyciągał i patrzył, co jest z drugiej strony. Generalnie jest to typowa konstrukcja spotykana w tego typu zasilaczach chińskich. Tutaj wchodzi nam zasilanie neutralne oraz faza poprzez termistor NTC, który ogranicza prąd startowy.
Tutaj mamy klasyczny filtr na zasilaniu, podwójny dławik na fazę i neutralny, dwa kondensatory typu X. Tutaj jest mostek prostowniczy, tutaj jest drugi mostek prostowniczy od tej małej przetwornicy, o czym wspominałem wcześniej. Ona ma tutaj swój osobny obwód. No i na wyjściu po wyprostowaniu napięcia jest ono filtrowane przez te dwa duże kondensatory firmy Cheng, 2 razy po 680 mikro na 200 V. No i potem to stałe napięcie jest dostępne dla tych przetwornic. Warto jeszcze wspomnieć, że mamy tutaj sporo kondensatorów typu Y. Są to specjalne kondensatory, które uszkadzając się nie robią zwarcia, tylko przerwę w obwodzie, dzięki czemu nie puszczą nam napięcia sieciowego na obudowę i nie wywalą nam bezpieczników w przypadku instalacji trójprzewodowej. Na przypadku instalacji dwuprzewodowej napięcie nie pójdzie na obudowę i nas po prostu nie zabije. Również tutaj na wyjściu mamy dwa kondensatory typu Y, tutaj pomiędzy pierwotną i wtórną stroną tego transformatora oraz tu pomiędzy pierwotną a wtórną stroną przetwornicy do USB. Także co do bezpieczeństwa nie mam tutaj zastrzeżeń, według mnie wszystko jest ok. Ale jeżeli widzicie coś ciekawego, dajcie znać. Jakie mamy kondensatory na wyjściu? Tej samej firmy 2200 mikro na 35 V oraz 2 razy po 1000 mikro na 35 V. Jeśli chodzi o panel pomiarowo sterujący, powiedzmy, tak go nazwę, tutaj widzimy driver wyświetlaczy LED, tu jest mikrokontroler Nuvoton na rdzeniu 8051, a tutaj całkiem drogi wzmacniacz operacyjny OP07, ciekawe czy oryginalny. No i z grubsza tak wygląda ta konstrukcja, myślę, że jest całkiem w porządku. Tutaj macie numer oraz rewizję płyty głównej BR300 REV189, płyta panelu BR300WL, rewizja 1.8. No i myślę, że jak na te 30% to Wam powinno wystarczyć. Jedziemy dalej. Dobra, zasilanie mam podłączone. Teraz takie pierwsze uruchomienie. Wentylator nie pracuje. Zobaczcie na to. Jak szybko reaguje woltomierz. Amperomierz zresztą też i watomierz. To mi się podoba. Na początek sprawdzę to gniazdo USB, żeby mieć to już za sobą. Podłączę tester. Teraz ładuję swój roboczy telefon. Zobaczcie, wskoczyło na 1,8 ampera. Czyli można założyć, że 2 ampery jest w stanie dać z siebie to wyjście USB. Także tutaj zgodnie ze specyfikacją. Ok, na początek sprawdzimy sobie, jak dokładnie zasilacz wskazuje napięcie. Do wyjścia podłączyłem moją sanwę, no i jedziemy od zera do góry. Różnica około 300 V. Tak samo tutaj. Fajnie szybko się odświeża ten woltomierz. Dużo szybciej niż sanwa rejestruje pomiar. No mniej więcej 0,02 różnicy. 0,02-0,03 różnicy mamy. Także jest w porządku. Jak na warsztatowe warunki może być. Ok, teraz porównam wskazania amperomierza. Zobaczcie, muszę trochę kręcić i jest taki przeskok na początku. Ta regulacja małych prądów nie jest zbyt precyzyjna. No ale powiedzmy, że jestem w stanie tutaj ustawić pojedyncze miliampery. O, zobaczcie. Poniżej 10 miliamperów troszkę zaczyna tutaj wariować ten amperomierz. Tutaj mamy 13 miliamperów na zasilaczu, na multimetrze jest 9. Im dalej, tym większa dokładność. Tutaj zobaczcie, jest około 7 miliamperów różnicy. Tutaj również 7-8 miliamperów. Także dokładność na niskim zakresie nie jest może laboratoryjna, ale poza tym może być. Za chwilę przeprowadzę test diody LED. Ustawiłem ograniczenie prądowe na zasilaczu na 10 mA. Zobaczcie, sprawdzam amperomierzem. No jest 10 z hakiem. Tutaj pokazuje 14, ale to nie o to chodzi. Co się stanie, jak wyłączę zasilanie teraz? Obserwujcie amperomierz. Widzieliście, był skok na 34 mA. Teraz zobaczcie, co się stanie, jak włączę zasilacz. Widzieliście? 120. Wcześniej robiłem testy i najwięcej zauważyłem 260 mA. Także możecie się domyślać, co stanie się za chwilę z diodą LED. No ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, zaraz ją podłączę. Wyłączam zasilanie. Napięcie było ustawione na 5 V. Prąd na 10 mA. Niech się wszystko rozładuje. Minus do krótszej nóżki. Plus do dłuższej. Obserwujcie, co stanie się z diodą LED. Mam nadzieję, że będzie to widać. No i poszła. Mamy po diodzie. Niektórzy z Was twierdzili, że tak się nie powinno robić testu diody, że powinno się podłączać diodę na załączonym zasilaczu. No to proszę bardzo, zobaczmy, co się stanie. Według mnie będzie jeszcze gorzej.
bo ta pojemność już jest naładowana. Podłączam diodę. I proszę, nawet nie było widać, jak strzeliła. Dobra, sprawdźmy, co tak naprawdę dzieje się na wyjściu tego zasilacza. Podłączyłem tutaj oscyloskop, zasilacz nie jest obciążony. Ustawiłem napięcie około 5 V na wyjściu. Oscyloskop jest na pojedyncze wyzwalanie, także zarejestruje nam, co tu się będzie działo. Włączam zasilacz. No i zobaczcie, jest niewielki skok napięcia do 5,5 V, no ale nie ma tragedii, potem już się nic nie dzieje. Powiedzmy, że regulacja napięcia działa ok. Teraz zobaczmy, co dzieje się przy wyłączaniu zasilania. Będziemy musieli trochę poczekać. Tutaj też, jak widać, żadnych problemów, nic się ciekawego nie dzieje, bez obciążenia oczywiście. Teraz do wyjścia mam podłączony rezystor 5W 4,7 Ohma. Napięcie zasilania ustawiłem na 5 V, czyli na rezystorze będzie pełny prąd wynikający tylko z napięcia zasilania. Włączam zasilanie, zobaczmy. No jest tu delikatne przestrzelenie tego napięcia z 5 V na 5,6. Teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy ustawię ograniczenie prądowe. Powiedzmy tyle, żeby mieć tego 1 V. Mniej więcej, dobra, niech będzie. Mam 230 mA, 1 V na rezystorze. Wyłączam zasilanie. Ustawiam znowu pojedyncze wyzwalanie na oscyloskopie. Włączam. Spójrzcie, jak wygląda przebieg napięcia na rezystorze. Mnie interesowało 230 mA, czyli 1 V spadku napięcia. Tutaj napięcie skoczyło na 5,6 V. Dopiero po około 100 milisekundach napięcie ustaliło się na mniej więcej 1 V. Oznacza to, że przez cały ten czas ograniczenie nie działało. Mieliśmy pełny prąd wynikający tylko z napięcia zasilania na rezystorze. Jest to oczywiście cecha tych tanich zasilaczy, że to ograniczenie prądowe działa tak wolno. Także jeżeli macie jakieś wrażliwe układy na mały prąd lub jeżeli chcecie robić próbę zwarciową, to nie polecam stosować takich zasilaczy. Po prostu są za wolne. Jeżeli chodzi o szumy i tętnienia, to zobaczcie, przy obciążeniu 1 A tak to wygląda. Tutaj mamy też szpileczki nasze. Napięcie pik-pik tych szpilek jest oczywiście większe, około 120-130 mV. Natomiast wynik RMS, jak na zasilacz impulsowy, jest naprawdę dobry. Są tu jakieś zakłócenia dość duże. Jak widać, ich energia, że tak powiem, nie jest na tyle duża, żeby wpływała na napięcie wyjściowe. Teraz zwiększę prąd na chwilę. Przy 2 A, proszę, RMS 22 mV. Przy 3 amperach 24-25 mV RMS. Także zgodnie z dokumentacją. Ok, czas na test obciążeniowy. Na początek 100 W przez 10 minut. Po tym czasie sprawdzę temperatury zasilacza termowizją. Zaczynamy. Tutaj jest wentylator, możecie obserwować, kiedy się załączy. A tutaj jest czas rozładowania 10 minut. Zobaczcie, zostały 2 minuty niecałe, wentylator się jeszcze nie załączył. Koniec testu, jak widać, po 10 minutach wentylator się nie załączył. Tutaj grzeje się stabilizator na przednim panelu, a tutaj te rezystory pomiarowe. Strasznie gorące, zobaczcie, 140 stopni mają. Mniej więcej powiedzmy oczywiście, bo tu emisyjność trzeba wziąć pod uwagę. Ten kondensator się od nich też grzeje pierońsko. No niedobrze, długo nie pożyje. O, zobaczcie na termistor. No nieźle, powiem szczerze, że trochę gorąco tu jest. Natomiast tranzystory zimne. Tu jest oczywiście aluminium, więc to będzie odbijać. No ciekawe, ciekawe, muszę przyznać. Tu też coś jest, jakiś rezystor. Co o tym sądzicie? Wentylator cały czas stoi. Teraz ostateczny test obciążeniowy. Może go jeszcze przykryję. 292 W. To teraz ustawię to obciążenie tak, żeby mi tutaj nie grzało. No i włączymy na 10 minut. Zobaczymy, czy coś się stanie. Do zobaczenia, oby za 10 minut. O, załączył się wentylator.
200 stopni termistor. Buławik 100 stopni. Telefon mi zgasł. Jeszcze minutka. Dobra, koniec. Spójrzmy szybko. Termistor 150 stopni. Mostek 100 stopni. Transformator 107. Dławik 116. Tutaj też ten stabilizator się grzeje ładnie od panelu. No i tak to wygląda generalnie. Tu rezystor 100 stopni. Dobra, no ale już obciążenie jest wyłączone. Szczerze to byłem przekonany, że coś wystrzeli, ale jak widać udało się. Generalnie muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania wnętrza, konstrukcją mechaniczną tego zasilacza, tym responsywnym panelem przed nim oraz całkiem niskimi poziomami szumów oraz tętnin na wyjściu, biorąc pod uwagę cenę oraz typ tej konstrukcji. Na minus regulacja niskich wartości ograniczenia prądowego, która jest nieprecyzyjna oraz te temperatury w środku, które mogłyby być niższe, chociaż pamiętajcie, że tutaj rozbieżność jest duża, gdyż kamera nie była kalibrowana oraz nie ustawiałem odpowiedniej wartości emisyjności, no ale tak czy inaczej jest tam trochę gorąco. Jeżeli chodzi o szybkość działania ograniczenia prądowego, tutaj niewiele da się zrobić, tym charakteryzuje się ta konstrukcja. Myślę, że zasilacz jest wart rozważenia, ale pamiętajcie, żeby zawsze dobierać sprzęt pod własne potrzeby. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. W tym filmie to już wszystko. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się.